Marcin Szafrański, witamy dziś Państwa z Lichenia, a jest z nami ksiądz Adam Stankiewicz, wicekustosz i rzecznik Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Księże kustoszu, niedawno posypaliśmy sobie głowy popiołem. No właśnie, czy to wystarczy, żeby przeżyć dobrze okres Wielkiego Postu? Posypanie głów popiołem jest symboliką, która tak naprawdę ma nam przypominać o dwóch rzeczach. Pierwsze to o słowach, które usłyszeliśmy w Środę Popielcową. Były to słowa, bądź to albo nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, albo prochem jesteś, w proch się obrócisz. Czyli ma to nam przypomina ze względu na słabości, ulotności ciała ludzkiego, naszego też bytowania na ziemi, ale z drugiej strony jest to zaproszenie do tego, abym bardziej właśnie, jak to pierwsze wezwanie, do czego nas zachęca, bym zwrócił uwagę na swoją relację do Pana Boga w czasie Wielkiego Postu, aby przede wszystkim ją odnowić, czyli aby to, do czego mnie Bóg wzywa, czyli przylgnięcie do Słowa Jego, też do sakramentu, zwłaszcza do Eucharystii, do Spowiedzi Świętej, aby się potem przejawiało też w moich konkretnych postępowaniu i czynach. No właśnie, jak to tak na co dzień wprowadzić w życie te relacje człowieka z Bogiem? Bo to nie jest łatwe. Nie jest łatwe, natomiast myślę, że Wielki Post bardzo łatwo nam przychodzi z pomocą, zwłaszcza liturgia słowa. Przypomnę, że właśnie akurat w Środę Popielcową usłyszeliśmy to wezwanie do tego, aby rozdzierać serca, a nie szaty. My jako ludzie, każdy z nas jest zazwyczaj ukierunkowany na to, aby wiele rzeczy czynić na zewnątrz. Pan Bóg natomiast zaprasza nas, abyśmy się przyjrzeli naszej relacji do Niego, czyli duchowości. A więc ile czasu w moim życiu poświęcam na modlitwę, ile czasu poświęcam na zgłębianie Jego Słowa, ile czasu także poświęcam na bycie na Eucharystii, podczas której Bóg przez Słowo właśnie mnie ubogaca i później przede wszystkim ma mieć to przełożenie na moją relację też z drugim człowiekiem. Święty Jan bardzo fajnie o tym mówi w pierwszym liście, że ta miłość do Pana Boga, czy sprawdzianem tej miłości do Pana Boga jest miłość względem drugiego człowieka. Bardzo wiele osób Wielki Post traktuje na takiej zasadzie: nie będę jeść przez ten czas mięsa, nie będę jeść słodyczy, może zrzucę kilka kilogramów. Czy właśnie w taki sposób powinno się Wielki Post traktować, czy raczej jednak powinniśmy zrzucić coś ze swojego serca, ten ciężar, który nosimy? To jest to, co powiedziałem wcześniej, że dla Pana Boga są ważne nasze wyrzeczenia zewnętrzne. Tak jak Pan powiedział, w naszej tradycji polskiej bardzo mocno jest zakorzeniony post w każdy piątek, tak? Czyli odmawiamy sobie spożywania pokarmów mięsnych, natomiast jest to wyraz zewnętrzny. Ja oczywiście mogę sobie pewnych rzeczy odmówić w Wielkim Poście, nie? Nie wiem, może krótsze rozmowy, mniej oglądania telewizji, mniej bycia mojej obecności w internecie, etc. Natomiast tak naprawdę ma być to przełożeniem na moje wnętrze, czyli na moją, jeżeli uważam się za człowieka wierzącego, tak, i traktuję Wielki Post jako czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, to te praktyki zewnętrzne mają tak naprawdę być odzwierciedleniem z na zewnątrz tego, co przeżywam w swoim wnętrzu, czyli one muszą w pewnym sensie prowadzić mnie do odnowienia relacji z Panem Bogiem. Ważnym elementem chyba Wielkiego Postu jest też spowiedź. Program nazywa się Bez Ściemy. Czy bardzo często ludzie, którzy przychodzą do konfesjonału, ściemniają z grzechami? Mi obowiązuje tajemnica spowiedzi świętej i, że tak powiem, proszę o wybaczenie, ale na to pytanie w ten sposób nie odpowiem. Co do samej spowiedzi świętej, tak, spowiedź święta zawsze jest także dobrą okazją do nawrócenia. Wystarczy, jeżeli spojrzeć na to, jeżeli sobie robimy rachunek sumienia, jesteśmy zaproszeni do tego, by stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, przed sobą samym. Nie? W Ewangelii Jezus mówi: Ojciec zna wszystko, czyli tak naprawdę Pan Bóg mnie zna, jeszcze lepiej mnie zna niż ja siebie od podszewki. Natomiast w spowiedzi świętej ja muszę zdobyć się na odwagę, żeby pójść, stanąć przed Bogiem w prawdzie, taki jaki jestem, właśnie przede wszystkim wierząc w Jego miłosierdzie, że Bóg mi przebacza. Nie? I Ewangelia, zwłaszcza świętego Łukasza, którą nazywamy też Ewangelią Bożego Miłosierdzia, pokazuje nam właśnie, że Pan Bóg takiej też reakcji mojej oczekuje. I myślę właśnie, że Wielki Post w sposób szczególny sprzyja ku temu, abym ja się zastanowił, czym dla mnie jest spowiedź święta, jak ją też traktuję, jak ją przeżywam i jak często właśnie do niej przystępuję.
odpowiedź wielkopostna powinna być taka bardziej szczera niż te inne wszystkie spowiedzi? Każda spowiedź powinna być szczera, dlatego że ona zakłada przede wszystkim stanięcie w prawdzie dziecko i ojciec, czyli ja i Pan Bóg. Nie? Nie ma spowiedzi nieszczerej, albo inaczej nie powinno być spowiedzi nieszczerej, dlatego że Bóg przebacza te grzechy, które jemu wyznaje. Natomiast jeżeli mówimy o spowiedzi wielkopostnej, rzeczywiście można powiedzieć też tak, że skoro Wielki Post zaprasza mnie do nawrócenia, to można ją też ukierunkowywać na to, żeby była też dla mnie dobrą pomocą do tego, żebym jak mógł się, czy chciał wyzwolić się z moich grzechów. A Sanktuarium Maryjne w Licheniu zaprasza pielgrzymów właśnie w Wielki Post do siebie? Sanktuarium Maryjne w Licheniu zaprasza przez cały rok pielgrzymów. Myślę, że czas Wielkiego Postu i też to wezwanie nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, jest bardzo mocno powiązane tutaj z orędziem Matki Bożej, które Maryja zostawiła, gdzie dobrze wiemy, zapraszała między innymi właśnie do pokuty, do modlitwy, do nawrócenia. I też z tego wynika też ta czwarta jakby droga, czyli jałmużna, czyli to, z czym się Wielki Post nam przede wszystkim kojarzy. Tak, w Wielkim Poście w sanktuarium, jak przez cały rok kapłani mają dyżury w spowiedziach, w konfesjonałach, czyli służą sakramentem pokuty pojednania podczas każdej Eucharystii, ale także każdego dnia od godziny 14 do 16 w kaplicy Serca Jezusowego jest wystawienie Świętego Sakramentu, adoracja i także spowiedź święta. Czym to księdza jest Wielki Post? Takie osobiste jakieś wyznanie, jeśli mógłbym poprosić. Wielki Post dla mnie przede wszystkim jest takim czasem zatrzymania się w sensie nie fizycznym, ale duchowym, czyli spojrzenia na takie właśnie trzy kierunki mojego rozwoju. Pierwsze, moja relacja do Pana Boga, czyli zaprasza mnie czas Wielkiego Postu do tego, abym się zastanowił, co mogę w tej relacji ze swojej strony poprawić, nad jakimi grzechami bardziej popracować, aby je wyeliminować ze swojego życia. Dalej jest to też zaproszenie do tego, abym sam się sobie przyjrzał, tak? Jak ja żyję Słowem Bożym, jakie miejsce w moim życiu zajmuje też modlitwa, czyli tak naprawdę, czy to moje serce jest, jak mówi święty Paweł, rzeczywiście świątynią Ducha Świętego. Ono jest, ale czy tak naprawdę jest Bogu oddane? I z drugiej strony też ta relacja do drugiego człowieka, nie? Czyli na zewnątrz, czy potrafię zauważyć drugiego człowieka, czy ile czasu dla niego poświęcam i kim on też dla mnie jest. Myślę, że dobrą też tutaj taką podpowiedzią jest to, o czym mówi Jezus w Ewangelii. To też pomaga mnie osobiście przeżywać Wielki Post. Wszystko, co uczyniliście drugiemu człowiekowi, mnieście uczynili, nie? Czyli czas dla mnie Wielkiego Postu jest takim czasem zastanowienia się nad tymi trzema elementami, no po to, żeby potem dzielić się radością ze zmartwychwstania Jezusa. Do tego nas Wielki Post prowadzi. Też prowadzi do jakichś takich bardziej szczerych, otwartych rozmów między księżmi tutaj w sanktuarium? Staramy się być szczerzy wobec siebie, natomiast myślę, że każdy czas Wielkiego Postu sprzyja ku temu, aby każdy z nas podjął jakieś umartwienia, tak? Czyli większą lub mniejszą pracę nad sobą. I to tylko od każdego z nas indywidualnie zależy, na ile ta praca będzie owocna. Oczywiście rzeczywiście sprzyjają też temu rozmowy, dialogi z sobą. I też dzielenie się tym, kto jak przeżywa i czas Wielkiego Postu, ale też przede wszystkim codzienność. Wielu ludzi przychodzi tutaj do was, chce też rozmawiać z wami, bardziej niż w innych miesiącach. To znaczy, wielu z moich współbraci, ja też, my tutaj służymy też indywidualną spowiedzią, tak zwanym kierownictwem duchowym, i widać, że rzeczywiście, że osoby, które przychodzą, są to osoby, które przede wszystkim pragną się wyspowiadać. Troszkę, jak to się mówi, inaczej niż w konfesjonale. Chcą twarzą w twarz, chcą bardziej porozmawiać, potrzebują więcej czasu na spowiedź świętą, ale są też osoby, które przychodzą z różnymi problemami. Tak, szukają gdzieś oparcia, wsparcia, bardzo często szukają tylko wysłuchania, czyli drugiego człowieka, który by wziął też ich bagaż na siebie i razem z nim poniósł, im towarzyszył. Dziękuję, księże Kustoszu, za rozmowę, za spotkanie. Rzadko bywam właśnie, jak jest zimno w Licheniu, więc to tym bardziej fajne spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, także zapraszamy do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej na spotkanie właśnie z Marią.